Witam w nowej serii filmów, a właściwie, może bardziej trzeba było to nazwać grupą filmów, w której chcę zająć się testowaniem czy też krótkimi recenzjami produktów z Chin. No, nie będą to oczywiście całkowicie dowolne produkty. Chcę się tutaj skupić na produktach związanych z IT, szczególnie z sieciami komputerowymi, z serwerami i temu podobne. Oczywiście. W miarę możliwości też, jeżeli uznam jakieś filmy czy produkty za fajne do pokazania, to też będę chciał je wam pokazać, zrecenzować. Produkty te kupuję samodzielnie na własny koszt, dlatego też tych filmów nie będzie tutaj zatrzęsienia. Jeżeli natomiast jakiś producent będzie chciał wysłać mi jakieś produkty, to oczywiście bardzo chętnie je wam pokażę. I zrecenzuję od razu mówię, że nie, nie przyjmuję i nie mam zamiaru przyjmować żadnych korzyści związanych z treścią mojej recenzji od danego producenta, dlatego myślę, że możecie przyjąć te informacje za możliwie jak najbardziej prawdziwe i uczciwe. Okay. Zaczniemy sobie tak naprawdę od trzech filmów, te trzy filmy będą dotyczyć testów switchy z Chin, nie byle jakichś switchy, nie chcę tutaj testować rozwiązań, których jest pełno na półkach sklepowych, czy też w sklepach internetowych, czyli fast internetowych czy gigabitowych switchy tak zwanych potocznie mydelniczek. Chcę tutaj przetestować troszeczkę inne rozwiązania, szczególnie jeśli chodzi o wydajniejsze switche, switche 2,5 gigabitowe i switche 10 gigabitowe. Prawdopodobnie jesteś już taką osobą, która możliwe, że zauważyła problem. Wydajności sieci jednogigabitowej, jakiej no większość takich mamy w naszych domach, w naszych firmach, no bo to jest obecny. Standard, natomiast no standard się już niestety starzeje i nawet w komputerach osobistych coraz częściej dostajemy karty sieciowe 2,5 gigabitowe, a w jakichś super płytach nawet 10 gigabitowe, czy też takowe możemy spokojnie sobie dokupić. Natomiast jeśli chodzi o switche w tym zakresie, no to tutaj już nie jest tak różowo na rynku i ciężko szukać switchy w bardzo przystępnych cenach. Są co prawda niektóre modele, ale umyślnie do testu wybrałem troszeczkę inne rozwiązania, takich których no rzeczywiście raczej próżno szukać na naszym rynku. Sam chciałem sprawdzić, jak to się zachowuje, jak to działa. I ten film zaczniemy od najprostszego z nich i będzie to Switch niezarządzalny, jedyny z tych trzech niezarządzalny, dwa kolejne już będą zarządzalne, dlatego zapraszam do kolejnych filmów dość prosty, bo będzie posiadał cztery porty 2 gigabitowe, 2,5 gigabitowe oczywiście i dwa porty 10 gigabitowe. Ma on swojego brata no nie bliźniaka, ale brata w wersji 8 portów 2,5 gigabitowych plus 1 10 gigabitowy. Jak zobaczymy, to suma prędkości wszystkich portów w obu tych switchach jest taka sama. Co też można przyjąć, że elektronika wewnętrzna jest bardzo podobna i przepustowość tego switcha może być bardzo podobna, ale to sprawdzimy. Natomiast jeśli interesują Cię dwa pozostałe switche, będą tak jak już powiedziałem zarządzalne, nawet trochę ciekawsze. Yy, nie zdradzę teraz, jakie to będą. Jeżeli Cię to interesuje, chcesz zobaczyć. Koniecznie zasubskrybuj kanał. Oczywiście, jeśli tego nie robisz, wszystkim, co to robią, bardzo dziękuję, że jesteście cierpliwi. Moje filmy nie wychodzą tak często, jak bardzo bym chciał, natomiast no, nie mam na nich tyle czasu, co bym chciał, więc yy, bardzo dziękuję wszystkim za cierpliwość i pozostanie na kanale. A wszystkim, którzy jeszcze tego nie zrobili, serdecznie do tego zapraszam. No dobrze, no to przejdźmy do testu tego pierwszego switcha. No dobra, to teraz dlaczego akurat taki switch wybrałem? Co w nim jest wyjątkowego? Na naszym rynku spokojnie znajdziemy sobie switche, właśnie ja to nazywam niskimi producentami. Chodzi mi, że to nie są producenci premium, bardzo nam znani, typu Cisco, Netgear, jakiś HP i tak dalej. Czyli tacy budżetowi producenci znajdziemy oczywiście switche 2,5 gigabitowe w nawet niezłych cenach, natomiast no, cechują one się tym, że najczęściej mają te porty 2,5 gigabita, i na tym koniec. I czy to komuś przeszkadza? No, myślę, że nie jednej osobie. Jeżeli jesteś na tym kanale, to pewnie obserwujesz ten kanał ze względu na przykład na urządzenia typu nas, na serwery, o których dużo tutaj mówię. I łatwo zauważyć, że dzisiaj no już jest tendencja, żeby w tych urządzeniach pojawiały się porty 10-gigabitowe. No, bo chcielibyśmy mieć tą wydajność dla dysku SSD, dla prędkości typu SSD, nawet, już nie mówię o tych najszybszych, no, wymagałoby, żeby to miało rzeczywiście te 10-gigabitów. No, ja właśnie chciałem takiego switcha, który z jednej strony będzie miał 10-gigabitowy port, żebym mógł go spiąć na przykład z moim nasem, czy, czy z twoim jakimś serwerem, obojętnie. I zarazem będzie umożliwiał mi dostęp za standardowymi urządzeniami, standardowymi komputerami za pomocą kart 2,5 gigabita. Nawet takich tanich kart, bo to nie są drogie karty, czy to na USB, czy to też na, dla komputera stacjonalnego na PCI Express. Można taki sobie taką kartę w naprawdę niedużych pieniądzach zakupić, podłączyć i korzystać z tej wydajności. Drugą sprawą jest fakt, że ceny takich rozwiązań u nas w Europie, takich ładnych, fajnych, porządnych rozwiązań, na przykład qnap czy innych firm, gdzie mamy zarówno porty 2,5 gigabita, jak i te 10 gigabitowe uplinkowe, no są duże i to dla większości po prostu za duże. Dla mnie również na potrzeby domowe to nie jest kwota, którą ja bym chciał przeznaczyć na switcha i też jeszcze z niewielką ilością portów, dlatego zdecydowałem: zaryzykuję, sprawdzę i podzielę się wami, z wami, jak to właśnie działa, jak to funkcjonuje. Tak jak powiedziałem, mamy też brata tego switcha, z którego ja zrezygnowałem ze względu na to, że. Z pewnych powodów chciałem mieć te dwa porty 10 gigabitowe. Między innymi ze względu na to, że łatwiej przetestować taki switch wtedy na 10 gigabitów, czy jest w stanie nam przesyłać, no bo korzystam z dwóch portów 10 gigabitowych niż 4 portów 2,5 gigabita w tym samym czasie plus jednego 10 gigabitowego, no nie miałbym za bardzo w tym momencie na czym takiego testu zrobić natomiast no ten brat który ma 8 portów może dla wielu z Was wydać się rozsądniejszym rozwiązaniem ale też zastanówcie się jaką macie infrastrukturę, czy tak naprawdę nie przydałby się dwa razy ten port 10 gigabitów a jeszcze, jeszcze coś innego jeżeli stwierdzicie, że na przykład fajnie byłoby mieć w domu 10 gigabitowy switch no, tak jak powiedziałem poczekajcie w następnym filmie coś takiego ciekawego się pojawi. Można byłoby powiedzieć Switch jest jak każdy widzi. Mamy kawałek metalowej skrzyneczki bardzo prostej skrzyneczki może nawet za prostej dla niektórych bo wiem że niektórzy penanteryjnie chcieliby mieć wszystko do montażu w szafie rak. No, no, tego w prosty sposób nie zamontujemy. Możemy to ułożyć na jakiejś półce. Ok, no nie jest to takie wygodne do szafy rak, ale jeżeli ktoś komuś to nie przeszkadza, potrafi sobie z tym poradzić, no to ok. Z przodu mamy oczywiście cztery porty w standardzie RJ45 na połączenia 2,5 gigabita i dwa porty na wkładki SFP. Możemy sobie podłączyć czy to przejścia z SFP Plus na RJ45 o dowolnej prędkości tutaj, bo tutaj przyjmuję zarówno 1, 2,5, i 10 gigabitów ten switch, albo możemy sobie podłączyć rzeczywiście wkładki ze światłowodami lub też możemy sobie podłączyć kable DAC, które ja konkretnie w tym przypadku używałem z racji, że mam to na bliskich odległościach, więc tutaj takie kable przeze mnie zostały zastosowane. Jeśli chodzi o chłodzenie, jest całkowicie pasywne. Switch w moich testach nagrzewał się, natomiast nie do jakichś szalonych temperatur. To były temperatury w granicach. 40 stopni na obudowie przy obciążeniu. Oczywiście jeżeli użyjesz dwóch wkładek SFP, no to będzie trochę cieplej. Jeżeli nie użyjesz dwóch, no to nie jest tak bardzo źle. Ty urządzenia mamy gniazdo zasilające. Oczywiście w standardzie mamy zasilacz 12 v Łączymy sobie w ten sposób, no i mamy połączenie na masę i tutaj przestrzegam Połącz sobie tą masę, bo mogą się pojawić problemy. Na przykład, przy przewodach światłowodowych nie, nie zrobi nam to żadnej różnicy, ale na przykład, przy przewodach typu DAC już może to powodować niepoprawne działanie takich urządzeń. Jak, jak wygląda jakość wykonania? No, myślę, że na tych ujęciach, które Wam pokazuję, dość dobrze to widać, no, jest w miarę dobrze spasowana obudowa. Nie ma się tutaj specjalnie czego czepiać. Ja się czepię tylko jednej rzeczy: no, nie dostaliśmy żadnych gumowych stopek takich do przyklejania z dołu, żeby można było go postawić i żeby on się chociaż w miarę nie poruszał. No niestety, jak zaczęli podłączać do niego kable na przykład kategorii szóstej w górę przewody dak i tak dalej no to to nam goni nawet na jakiejś półeczce no nie zbyt fajnie aczkolwiek niestety te nóżki też by wiele nie dały, no taki już urok takich malutkich urządzeń, trzeba sobie tutaj jakoś zadbać żeby go ustabilizować, domontować do czegoś, no wymyślić tutaj rozwiązanie takie jak Wam będzie pasowało do Waszych tutaj upodobań i rzeczywistości montażowych. Jeśli chodzi o zużycie energii tego urządzenia to podłączone takie po prostu do zasilania bez żadnych modułów zużywa parę watów. Natomiast podłączając moduły, no to wiadomo potrzeba tej energii na te moduły SFP+, natomiast nadal dochodzimy do 10 z groszami, czasami parę na 100 watów przy wszystkich portach zutylizowanych, sam przesył przez to urządzenie specjalnie na zużycie energii na mnie wpływa, więc jest myślę bardzo przyzwoicie jak na tego typu switch. No i przechodzimy do wydajności. Tak jak powiedziałem, testy przeprowadzałem pomiędzy dwoma urządzeniami z portami 10 gigabitowymi. No i switch pojawiał się pomiędzy nimi. Przeprowadzałem testy zarówno w przesyłaniu plików, jak i iPerfem. Tutaj wrzucam Wam screeny z iPerfa. Niestety, z drugiej strony, miałem już problemy z przemęczonym procesorem już nie był w stanie wycisnąć tych kolejnych 10 gigabitów. Natomiast myślę, że, że z racji, że, że procesor był obciążony w 100%, to, to 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 było wąskie gardło, a nie sam Switch nic tu nie wskazuje, żeby był problem ze Switchem. Porty 2,5 gigabitowe bez problemu wysycamy. Nie ma najmniejszego tutaj zakłopotania ze strony Switcha. Jeżeli komuś to nie wystarcza, to na upartego przygotuję taki test, żeby, żeby wysycić te porty, ale naprawdę myślę, że nie będzie tutaj żadnego problemu. Jest to Switch niezarządzany, nie robi tutaj nic poza Switchingiem w warstwie drugiej, więc jeżeli robi to już na tym poziomie, to pewnie robi to na całkowitym wysyceniu naszych portów. Co do trwałości tego, bo niektórzy by się mogli zastanawiać, czy, czy to jest pewne, czy to się będzie wieszać, no u mnie ten switch pracował do momentu nagrywania tego filmu w granicach miesiąca, przez ten czas nie zawiesił się ani raz, nie miałem z nim żadnych problemów, nie było żadnych problemów z utratą prędkości, z lawirowaniem z tymi prędkościami raz szybciej, raz wolniej, Myślę, że nie ma się tutaj czego szczepić. Oczywiście długotrwałe testy pokażą. Ten swój nie zostanie odłożony na półkę. On będzie cały czas pracował u mnie. Zresztą jak dwa pozostałe, które w przyszłych filmach. Jeżeli by się coś działo, jeżeli by się okazało, że coś z nimi jest nie tak, na pewno dopiszę w komentarzu do tego filmu taką uwagę, żeby na przyszłość ktoś coś wiedział. No i będziemy mieli jasność. Natomiast myślę, że miesięczna praca bez zająknięcia mogłaby wskazywać, że nie powinno być na dłuższą metę większych problemów z tym switchem, natomiast też od razu mówię, że ten switch nie jest u mnie obciążony 24x7 pełnym transferem, no bo nie potrzebuje czegoś takiego, natomiast znowu, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest zwykły switching w warstwie drugiej, jeżeli on działa, to powinien działać, bo to, jest, to się odbywa hardware'owo, nie powinno być tutaj żadnych większych problemów. Wspomniałem też, że switch nie jest zarządzalny, natomiast jeżeli wepniesz go w sieć, gdzie są jakieś wilany, to te wilany przez ten switch przechodzą, znaczy nie są odcinane ramki z VLAN ID. Jeżeli byłoby ci ta informacja do czegoś potrzebna, to można ją oczywiście wykorzystać. No i kończąc już powoli ten film dla kogo jest to rozwiązanie? Myślę, że ze względu na to, że brak tutaj wilanów, no jest to przede wszystkim rozwiązanie do domu dla użytkowników domowych. Oczywiście jeżeli, tak jak powiedziałem, tych wilanów nie potrzebujesz, no to jest to rozwiązanie bardzo dobre. Szczególnie jeżeli popatrzymy na tą cenę tego urządzenia, która na moment nagrywania filmu, w zależności od sprzedawcy na AliExpress, była w granicach 200 zł. Natomiast jeżeli potrzebujesz tych wilanów, to myślę, że wstrzymaj się na chwileczkę z zakupem tego urządzenia, ponieważ niewiele można dopłacić i kupić rozwiązanie z wilanami, które wygląda bardzo podobnie i które przetestuję na kanale. Jeśli tych VLANów nie potrzeba, myślę, że będziesz bardzo zadowolony z tego rozwiązania. Pracuje tak, jak powinno pracować, robi to, co powinno robić. Nie ma oczywiście PoE, tak, no bo to oczywiście są inne switche, takie też są dostępne. Natomiast do takich zastosowań standardowych jest urządzeniem w tej cenie, myślę, że bardzo dobrym i nie ma tutaj naprawdę co Wymyślać. Szybko podsumowywując, mamy dobre urządzenie zastosunkowo nieduże pieniądze wiadomo, tych portów nie jest tyle ile trzeba możemy sobie za 300 zł z hakiem kupić brata tego switcha, który ma 8 portów 2,5 gigabita, jeden port 10 gigabitów. Przypuszczam, że będzie dokładnie taki sam ta elektronika w środku raczej nie będzie inna, więc można ze spokojem powiedzieć, że będzie funkcjonował poprawnie. I większość rozwiązań domowych, no, 8 urządzeń 2,5 gigabitowych, to już jest naprawdę dużo. Gdzieś w pięcie, na przykład do jakiegoś serwera czy NASA na 10 gigabitowym porcie, to już jest bardzo fajnie. Mamy fajną wydajność. Więc ten switch, jak i zarówno jego brat, są fajnymi rozwiązaniami na początkową rozbudowę wydajnej sieci w domu. I to wszystko, co chciałem pokazać Ci w tym pierwszym filmie dotyczącym tej serii. Mam nadzieję, że ten test czy też recenzja Ci się podobała. Nie ma tu wiele do pokazania, no, testy są, widać, że działa. Myślę, że, że wystarczające, żeby ze spokojem to urządzenie. Kupić. Natomiast jeżeli film Ci się rzeczywiście podobał, bardzo proszę o łapkę w górę, żeby zwiększyć zasięgi tego filmu, żeby więcej osób mogło trafić na ten film i w prostszy sposób, z czystszym sumieniem kupić sobie takie urządzenie, będąc pewnym, że będzie działało poprawnie. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to serdecznie zapraszam. Niedługo następne filmy testujące switche, później inne urządzenia. Myślę, że warto zasubskrybować, warto zostać z kanałem ze mną na dłużej. Serdecznie do tego zapraszam. A jeśli chcesz dodatkowo wspomóc działanie tego kanału, to zapraszam do korzystania z linków afiliacyjnych do polecanych przeze mnie produktów, które są w opisie do tego filmu, lub skorzystania z przycisku podziękowań pod kanałem. Za wszelką pomoc, udostępnianie bardzo dziękuję i zapraszam do kolejnych filmów.